Jezus w pewnym momencie opowiedział im pewną historię o tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Powiedział, dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ci ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jezus, a później Paweł, po nim byli wręcz zafiksowani na samosprawiedliwości człowieka. Na tym, że samosprawiedliwość jest niszcząca, że ona jest jak choroba. Oni rozumieli, że to jest choroba. Że to jest choroba, która niszczy. To nie chodziło o stan tych ludzi społeczny. Tu chodziło o to, bo zarówno faryzeusz, jak i celnik to byli ludzie dobrze umocowani społecznie. Jeden i drugi. Ale faryzeusz, wiecie, ja też bym chciał, żebyście, jak będziecie myśleć o kimś, kto nazywany jest w Biblii faryzeusz, to żebyście przestali myśleć o kimś, kto jest hipokrytą, kto jest jakimś oszustem czy coś. To była frakcja polityczna. Frakcja polityczna. Jezus był faryzeuszem. Jezus był faryzeuszem. Paweł też był faryzeuszem. To byli faryzeusze. Po prostu to była frakcja polityczna. Religijno-polityczna. Religijno-polityczna. I oni się bardzo mocno opierali na moralności. My jesteśmy moralni, mówili. Celnik nie jest moralny. Ponieważ on zbiera podatki, on zabiera pieniądze, on współpracuje z Rzymem. A oni o sobie myśleli, że są kimś posiadającym większą wartość niż inni. Dlaczego? Ponieważ oni uważali, że nie robiąc pewnych rzeczy, które robią inni, a oni przez to są podnoszeni w oczach Boga do góry. Paweł nienawidził samosprawiedliwości. Jezus też nienawidził samosprawiedliwości. On umarł na krzyżu właśnie dlatego, że ludzkość poprzez samosprawiedliwość stała się zniszczeniem sama dla siebie. Rozumiecie? To jest coś, co jest, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie religie na świecie, to tylko w chrześcijaństwie znajdziecie, jeśli tak możemy to nazwać, tylko w chrześcijaństwie znajdziecie napiętnowanie samosprawiedliwości. W żadnej innej religii nie ma napiętnowania samosprawiedliwości. Wszędzie jest powiedziane, staraj się, bądź dobrym człowiekiem, usiłuj. Kiedy tego nie robisz, to w oczach Boga, jakkolwiek pojmowanego, czy też społeczeństwa, nie będziesz uznany. Pracuj, aby być lepszym człowiekiem. A tylko w chrześcijaństwie jest informacja, nie staraj się. Nie pracuj nad tym, żeby być lepszym człowiekiem. Nie myśl w taki sposób, że twoja moralność, twoja etyka, to, że przestałeś pić, przestałeś ćpać, przestałeś kraść, przestałeś się puszczać, to, że to cokolwiek znaczy w oczach Boga. Bo to nic nie znaczy. Nic nie znaczy. Wczoraj większość szkoły, na poprzedniej szkole zaczęliśmy, całą sesję robiliśmy na temat ewangelizacji i wczoraj większość szkoły też na temat ewangelizacji. I uwierzcie mi, mówiliśmy o ewangelizacji. Nie o żadnych tematach związanych z jakimiś niesamowitymi objawieniami. O ewangelizacji. I Bóg mi świadkiem, ile było pytań od ludzi i kontrowersji z tym związanych. Rozumiecie? Bo wiecie, co jest podstawą ewangelizacji. Podstawą ewangelizacji jest informacja do społeczeństwa, że są w grzechu.
Nie, że Bóg ich kocha. Nie, że są wartościowi w oczach Boga. Bo wystarczy przekręcić tą wajchę i już nie mamy Ewangelii głoszonej. Jest coś innego głoszone. Coś, na czym nie ma mocy. Jest uświęcenie głoszone, porządek wewnętrzny, humanizm, nie wiem, różne rzeczy. Ale Paweł zaczyna od tego, że przez dwa rozdziały uderza w samosprawiedliwość. Bo samosprawiedliwość jest znienawidzona przez Boga. To przez samosprawiedliwość ludzkość odeszła od Boga. To przez samosprawiedliwość szatan zbuntował się przeciwko Jahwe. Przez samosprawiedliwość, przez wewnętrzną ambicję. Chęć bycia kimś, znaczenia we własnych oczach i w oczach innych ludzi. Stąd jest napisane, kto się poniża. Co to znaczy poniżać się? To znaczy mieć kompletny dystans do samego siebie. Dystans. Rozumiesz? Bo kiedy masz dystans do siebie, nie spinasz się. Przestajesz być swoim własnym Bogiem i możesz zwrócić swoje oczy do Boga prawdziwego. Dlatego musisz zrozumieć, że samosprawiedliwość to jest największy problem każdego człowieka. I to jest też nasz największy problem. Samosprawiedliwość. Samosprawiedliwość. Bo kiedy dojdziesz do miejsca, w którym po upadku, po głębokim upadku, ja ci nie życzę upadku, ale kiedy dojdziesz do miejsca, że po głębokim upadku, 30 sekund później, staniesz przed Bogiem z podniesioną głową i przed ludźmi, którzy dalej będą na ciebie pluć, to oznacza, że zrozumiałeś łaskę, że pojąłeś, czym ona jest. Módl się o to. Powiedz: Boże, ja jestem zdany na Ciebie. Ja nie jestem na tej ziemi po to, aby się starać. Ja nie jestem na tej ziemi po to, aby układać sobie własne życie. Jestem na tej ziemi, aby żyć przez moc Twojego Świętego Ducha. Szapokory, plain Lord. Uwielbiamy Ciebie. Halleluja. Kryzys tobą narzeczoną, z Jego kufla pić. To, co mi tam naważono, mogłem diabła być. W przypuszczonym odbiorniku mieć na imię nikt. Słuchać piekła i zabijać czas. Halleluja! Zarazem raz wywyższamy Cię. Zarazem raz. Zarazem raz. Halleluja! Diabła być, kryzys toną naszą przodą, mogę sobie żyć, tak jak mi wytłumaczono, mogę diabła być, jakoś sobie przebiedować, potem opaść sił, się ubrać śmierci czarny płaszcz. Powieczny czas. Uwielbiamy Ciebie. Powieczny czas. Święty Boże. Powieczny czas. Mogę być już na mnie. A nie jestem. Wiary gestem. Mogłem być już na mnie. A nie jestem. Diabła pić, kryzysową narzeczoną i z jego kufla pić.
to co mi tam nawarzono. Mogłem diabła być w przyzmuszonym odbiorniku, mieć na imię nikt, słuchać piekła i zabijać czas. Halleluja! Zarazem raz, zarazem raz, zarazem raz. Kryzys z tobą nas. Wysłamy cię, Ojcze! Mogę sobie żyć tak jak mi wytłumaczono. Mogę diabła być, jakoś sobie przebiedować, potem opaść z sił i się ubrać w śmierci czarny płaszcz. To wieczny czas, to wieczny czas. Kryzysową narzeczoną i z jego kufla pić to, co mi tam naważono. Mogłam diabła być w przyspieszonym odbiorniku, mieć na imię nikt, słuchać piekła. Zaufanie. Tak jak mi wytłumaczono, mogę diabła być. Alleluja! Jako sobie przebiedować, potem opaść sił. On ze sobą świat pojednał. Ubrać w śmierci czarny płaszcz. Chrystusie! Powiedzmy czas. Już na dnie, a nie jestem Jezusa.
Araba, siara, brajda, karaba. Jezus, my wywyższamy Twoje potężne imię. Jezus, my uwielbiamy Ciebie. My dziękujemy Tobie za niebiańską spuściznę. My dziękujemy Tobie za Ducha Świętego. My dziękujemy Tobie, że otworzyłeś drzwi każdego więzienia. My dziękujemy Tobie za wieczną wolność, za wieczne usprawiedliwienie. Wywyższamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Szakatara basatara, jera bababa baba szatala rada, jerebe szakorolo roba saja, makwete lerebra. Módl się innymi językami, módl się. Hakatara dajata sa, jokotoro bababa szara basakata, jere lerebraj. Ojcze, my w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad wszelkim religijnym klimatem, nad wszelkim teatrem. Rozwalamy go. My ustanawiamy, Ojcze, atmosferę nieba, niebiańską atmosferę, ducha modlitwy. Szakotorororo mamama. Mogłem być już na dnie.
Bogiem. Kto jeszcze się z was nie modli innymi językami, wyjdź do przodu. Chodź. Kto jeszcze się nie modli w innych językach w kościele? Wyjdź do przodu. Stąpi na ciebie Święty Duch. Chodź, chodź, chodź. Będziesz modlił się w innych językach zaraz. Stawaj. Będziesz uwielbiał Boga. Chodź, otwieraj się. Już nadszedł czas, by stanąć w mocy. To są ostateczni. Ewangeliści, połóżcie na nich ręce. Uwolnijcie to w nich. A wy podnoście głos do Boga. To wy mówicie w innych językach. Nieważne, co ci umysł podpowiada. O Korole, otwórzcie usta i módlcie się. Podnieś głos, podnieś głos, otwórz usta. Zamknijcie oczy, nie myślcie. Nie myślcie, zamknijcie oczy, otwórzcie usta i mówcie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Namaszczenie, 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 by stanąć w mocy, to są ostateczne dni. Wywyższamy Ciebie, powstają usta w pełni mocy. Umysł nie jest ważny teraz, szekietery jak dzieci. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal pragnienie. I rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Ogień, na twój ogień, na twój moc, by wolność temu światu dać. Ciebie, ty kochasz mnie, tak jak ty nami, ta miłość jest. Jezus nie czekam, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Ja kocham Ciebie, ty kochasz mnie, tak jak ty nami, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Ja kocham Ciebie, ty kochasz mnie, tak jak ty nami, ta miłość jest. Ja kocham Ciebie, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, ogień, ogień. Mam Twój ogień, mam Twój moc, by wolność temu światu dać. Ogień, mam Twój ogień, mam Twój moc. Już nadszedł czas, by stanąć w mocy. To są ostateczne dni. Ostateczne dni. Boży Kościół powstający w pełni mocy. Już nadszedł czas, by stanąć w mocy. To są ostateczne dni. Boży Kościół powstający. On wziął dziecko i powiedział: do tatych należy Królestwo Niebieskie. Przygotuj się i
rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Przygotuj się i rozpal ogień. Przygotuj się i rozpal pragnienie. Mam tu moc, Ty, który dajesz zdrowość temu światu daj. Ty, który dajesz nam władzę nad diabłem. Ogień, Alleluja. Mam Twój ogień. Mam tu moc, by wolność temu światu daj. Uwielbiam Ciebie, Święty Duchu. Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Tak jak Ty nami, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię. Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Tak jak Ty nami, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię. Ja kocham Ciebie, kochasz mnie. Tak jak Ty nami, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię. Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Tak jak Ty nami, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię. I to jest to, Ojcze. To Twój Kościół. Jesteś dumny z nas. Światu dać. Ogień, mam Twój ogień. Mam pomoc, by wolność temu światu dać. Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Bóg Ci dał tak siłę. Tak jak dynamit, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię. I dał Ci znaki drogowe. Ja kocham Ciebie, kiedy będziesz szedł w tej mocy, tak jak Ty nami, tą drogą, ta miłość jest. Wszystko czeka, musi Ci się udać. Uwielbiam Cię, ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie, tak jak Ty nami, ta miłość jest. Uwielbiam Cię. Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Jak dynami, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię. Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Tak jak dynami, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię. Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Tak jak dynami, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie. Tak jak dynamit, ta miłość jest. Więc już nie czekam, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Co ją powiem? Siuruloro mama mama sekera. Powiem Wam świadectwo człowieka. Człowieka, który nie wyszło mu w małżeństwie, a i rozwód się ze swoją żoną. Miał dwoje czy troje dzieci. To było albo w Wielkiej Brytanii, albo w Stanach Zjednoczonych, już nie pamiętam skąd on był. I on zaczął, ona poszła do sądu, zarządzała alimentów. I jemu przyznali duże alimenty na te dzieci. Więc on zawiesił swoją firmę i zaczął robić wszystko, żeby pracować w ten sposób, aby nikt z rządu nie wiedział, że on ma pieniądze. I dawał jej jakieś tam pieniądze,
I w ten sposób myślał, że jego życie stanie na nogi. Ale nawrócił się w międzyczasie ten człowiek. Nawrócił się, przyszedł do Boga i Bóg do niego powiedział: kto ci powiedział, że można osiągnąć sukces w chodzeniu ze mną inaczej niż na moich zasadach? Skąd to wziąłeś? I on pokutował. I on odwiesił działalność. I zaczął pracować tak, jak nigdy dotąd. Zaczął zarabiać takie pieniądze, jak nigdy dotąd. Zaczął dawać bardzo dużo pieniędzy na swoje dzieci, bo to były jego dzieci. On dawał dużo pieniędzy na te dzieci. I rok po roku poprawiały się jego relacje z żoną byłą. I oni po kilku latach z powrotem się zeszli. Oni się ożenili. Pobrali się. Wiecie dlaczego? Bo Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Kiedy idziesz Jego drogą, kiedy trzymasz się Jego prawideł, niczego ci nie zabraknie w życiu, ale jak będziesz kombinował na własną rękę, to będzie to samo sprawiedliwość. Powiedz: Boże, ja nigdy nie będę kombinował na własną rękę. Ja biorę łaskę. Ja trzymam się Twoich znaków. Ja zawsze będę miał wszystkiego pod dostatkiem. Ty prostujesz moje drogi. Halleluja! Ty burzysz wszelkie mury. Ty burzysz wszelkie mury. Halleluja! Ty burzysz wszelkie mury. Ty burzysz wszelkie mury. Ty burzysz wszelkie mury. Nie będziemy więcej chodzić w koło tej samej góry. Nie będziemy nigdy, nigdy już. Nie będziemy więcej chodzić w koło tej samej góry. Nie będziemy nigdy już. Ty burzysz wszelkie mury. Wszelkie mury. Twoja droga się prostuje. Ty burzysz wszelkie mury dziś. Bóg prostuje twoją drogę. Ty burzysz wszelkie mury. Ty burzysz wszelkie mury. Ty burzysz wszelkie mury dziś. Wszelkie mury. Nie będziemy, nie będziemy więcej chodzić w koło tej samej góry. Nie będziemy. Nie będziemy więcej chodzić koło tej samej góry. Nie będziemy nigdy już. Oto Bóg, nasz Bóg, wyprowadził nas swoją mocą na wolność. Oglądaj to teraz. Oglądaj to. Nasz Bóg wyprowadził. Oglądaj twoją prostą drogę. Swoją mocą na bez zakrętu, prostą drogę. Oto Bóg, nasz Bóg wyprowadził nas swoją mocą na wolność. Nasz Bóg
prowadzi nas swoją mocą na wolność. Oto Bóg, nasz Bóg, wyprowadzi nas swoją mocą na wolność. Oto Bóg, nasz Bóg, wyprowadził nas swoją mocą na wolność. Oto Bóg, nasz Bóg, wyprowadził nas swoją mocą na wolność. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nie spuszczaj ich z oczu. Zachowaj w głębi serca. Patrz na tor, po którym ma stąpać twoja noga. Niech będą pewne wszystkie twoje kroki. Nie zbaczaj z tych dróg, bo one są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. To są obietnice Boże. Wystarczy nie zbaczać. Wystarczy się trzymać toru. Tory są proste. Tor Boży jest prosty. To umysł ludzki robi powikłania. Tor Boży jest prosty. Tam, gdzie nie ma ograniczenia szybkości, to się jedzie tyle, ile fabryka dała. Tam, gdzie jest informacja, zwolnij, to się zwalnia, mimo że pod nogą masz 300 na godzinę. Oto mądrość Boża. Oto brak samosprawiedliwości. Oto prawidłowe korzystanie z darów. Niech droga twoja będzie prosta. Powiedz: Boże, ja proklamuję moją prostą drogę. Ja proklamuję prostą drogę do mojego życia. Ja proklamuję prostą drogę. Ja widzę tą drogę. Widzę te znaki. Widzę znaki i drogę. Ja widzę. Ja widzę. W moim umyśle pojawia się prosta droga. Prosta droga. Pozwól, niech to rozwinie się teraz. Prosta. Tam nie ma kombinacji. Oto Bóg wyprowadzi nas swoją mocą na wolność. Wyprowadź
ocalił nas swoją mocą na pomoc. Oto Bóg nasz wyprowadził nas swoją mocą na wolność. Głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. Siedzi u wejścia swojego domu, na tronie w wysuniętych punktach miasta, wołając na przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. Diabeł bazuje na tym, że ktoś nie rozpoznaje jakości prostej drogi. Nie rozpoznaje i szuka innych rozwiązań. Głos diabła jest silny, ale on tylko bazuje na tych, którzy nie widzą prostej drogi, a nie widzą, bo są niedoświadczeni, a są niedoświadczeni, bo nie chcą się uczyć. Jest to jedyny powód. Bóg prostą drogę pokazuje. Idź za nią teraz. Powiedz, widzę ją. Przyspieszam na niej. Chwila prawdy łez. Już wiedziałam dokładnie, jak jest. Na ulicy był tłum. Ty zbliżyłeś się ku mnie jak lew. Widziałam to tuż. W końcu wszystko ma gdzieś tam swój kres. Potem padła na twarz. Stary człowiek na zawsze już zgasł. Na zawsze! Myślałam, Boże święty, to chyba tylko sen. Przez słowa Ewangelii te życie dziś ma sens. Płynie w nas Jezus na krew. Słychać boski zew. Słyszysz go! Płynie w nas Jezus. Jednak w duchu mym muzyka gra. Nauczyłeś mnie żyć. Nauczyłeś mnie żyć. Jakże piękny jest dzisiaj mój świat. Życie z tobą to raj. Raj! Życie z tobą to rozkosz, to cud. Nawet nocą nie śpię. Nawet wtedy, gdy śpisz. Wciąż wypełnia mnie twój święty. Gdy modlę się, to wtedy oglądam twoją twarz. Niepokojąco szczery. Płynie w nas Jezus za krew. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezus za krew. Słychać boski zew. Chwila prawdy i łez. Wszystko dokładnie tak jest. Na ulicy był tłum. A ja stoję tam wiernie jak pies. Jesteś tylko krok. Tylko krok. Miasto płonie od krzyków i klon. Nie do nich żadną. Przeklinam diabła sfery. Niczym koszmarny sen. Niszczę śmierci bariery. Przez Ewangelii treść. Was Jezus zakrył. Słychać boski zew. Płynie nas Jezus zakrył. Słychać boski zew. Płynie w nas. Płynie w nas. Już wiedziałam dokładnie, jak jest. Paulus.
ulicy był tłum. Ty zbliżyłeś się do mnie jak lew. Powiedziałem, no cóż, w końcu wszystko ma gdzieś tam swój kres. Potem padłam na twarz, stary człowiek na zawsze już zgasł. Myślałam, Boże święty, to chyba tylko sen. Przez słowa Ewangelii te życie dziś ma sens. Nie w nas jest kryształy zakryty. Kryształy! Słychać boski zew. Kryształy! Płynie w nas jest zakryty. Słychać boski zew. Dzień podobny do dnia. Jednak w duchu my muzyka gra. Nauczyłeś mnie żyć. Słuchaj się w ducha. Jakże piękny jest dzisiaj mój świat. Życie z tobą to raj. Życie z tobą to rozkosz, to cud. Nawet ten śmiał. Wciąż wypełnia mnie twój święty duch. Gdy modlę się, to wtedy oglądam twoją twarz. Nie pokorująco szczery. Powtarzasz mi, płynie w nas Jezus zakryt. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezus zakryt. Słychać boski zew. Prawdy i łez. Już wiem wszystko dokładnie jak jest. Na ulicy tej tłum, a ja stoję tam długie jak pies. Jesteś tylko krok, miasto płonie. Mówię do nich, że Bóg już naprawił ich śmiertelny błąd. Przeklinam diabła stery, niczym koszmarny sen. Niszczę śmierci bariery przez Ewangelii. Płynie w nas Jezusa krew. Patrz w siebie. Słychać boski zew. To jego to krew. Jest modlitwa. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie w nas. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie w nas. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie w nas. Alleluja. Jezusa krew. To twoja krew. Słychać boski zew. Usuwa wszelką infekcję z naszych ciał. Płynie w nas. Wszelką infekcję z naszych dusz. Krew. Twoja krew. Słychać boski zew. Ojcze, my dziękujemy Tobie za duchowe odrodzenie. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że narodziliśmy się na nowo. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Twoje słowo jak błyskawica trafiło do naszych serc. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Ewangelia dotarła do naszych uszu. My dziękujemy Tobie za Twojego ducha w nas. My dziękujemy Tobie, że śmierć nad nami nie panuje, że grzech nad nami nie panuje, że nie jesteśmy ludźmi nocy, ale jesteśmy ludźmi dnia, że jesteśmy ludźmi światła, że jesteśmy światłością świata i solą tej ziemi. I my to rozumiemy, i my to widzimy, i to jest
strana transparentne. My nie musimy się tego domyślać. My uwalniamy w to wiarę. My tym żyjemy. Jezu, ja dziękuję Tobie, że jesteś realny dla każdej osoby w Kościele, że nikt nie żyje religijnym życiem. Powiedz, że jest dla Ciebie Bóg realny. Ojcze, ja modlę się o to i dziękuję Tobie za realność przeżywania Twojej prawdy, za realność przeżywania Twojej osoby. Podnieś ręce, to Twoje życie. Słowo Boże mówi, w Nim żyjemy i w Nim się poruszamy. Jezus jest dla nas realny. On jest naszym życiem. On jest naszym życiem. Hakata rabasata jaberela rabasa siorobasa kataraba. Ojcze, my związujemy płyciznę, związujemy powierzchowność, związujemy to, Ojcze, i rozwiązujemy nad nami pełnię życia, pełnię obfitości. Szakata rabasata karala rada ja jerelele ja siarabakatala. Podnieś głos, podnieś głos, podnieś głos, podnieś głos, podnieś głos. Rozpal modlitwę, rozpal modlitwę, rozpal modlitwę, rozpal modlitwę. Akataraya basakataraya. Głośniej, mocniej. Sharabasataya yakerabai sharala yakotorolorobai shilara sarabratalara basakatarama yerebesatolorobrai shilerede onamakatelerede beste shorolorobase katarabrai tolorobase. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski wers. Słyszysz Świętego Ducha. Płynie w nas, słyszysz teraz. W nas Jezusa krew, słyszysz. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew. Nas Jezusa krew słychać. Płynie w nas Jezusa krew słychać. Płynie w nas Jezusa krew. Płynie w nas Jezusa krew. To wewnętrzne przekonanie do różnych spraw, małych i dużych. Płynie w nas Jezusa. To odpowiedź na każde pytanie. Słychać. Pytaj teraz. Jezusa krew słychać boski zew. Halleluja. Czasem usłyszysz kilka słów. Mogą być zupełnie sprzeczne ze sobą, ale na którymś z nich będzie przekonanie. Będziesz przekonany do tego słowa. To będzie Święty Duch. Prosty sposób dotykania Pana. Prosty sposób. Któż jest jak On, kto oddał? Któż jest jak On, kto zostawił chwałę swą? Światłość, światłość przyszła,
a ciemność ciemności jest pokonana. Na krzyżu siebie wydał, by śmierci już zadać kłam. Któż jest jak On? Któż jest jak On? Kto oddałby w niebie tron? Któż jest jak On? Kto zostawił chwałę swą? Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. Na krzyżu siebie wydał, by śmierci już zadać kłam na zawsze. Yeah.
Światłość światłości przyszła, zmartwychwstały. A ciemność ciemności jest pokonana. Na krzyżu siebie wydał, by śmierci już zadać kłam na zawsze. Światłość światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. Na krzyżu siebie wydał, by śmierci już zadać kłam. Sebastian, soluwa twoja. Sielerele, światłość światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. Na krzyżu siebie wydał, by śmierci już zadać kłam na zawsze. Światłość 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 przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. Na krzyżu siebie wydał, by śmierci już zadać kłam. Każdy, kto ma ból w ciele, niech wyjdzie. Ból, osłabienie, dyskomfort, jakaś infekcja, cokolwiek ci się stało w ostatnim czasie. Wyjdź, ustańcie jeden koło drugiego. Zapraszam każdą osobę. Stawajcie jedni koło drugich. Jedni koło drugich. Chodźcie, ewangeliści, kładźcie na ręce na ludzi. Ja przeklinam każdą infekcję w ludziach, każdą niemoc w ich ciałach przez imię Jezus. Przeklinam wszelkie wirusy górnych i drobnych dół oddechowych. Ja przeklinam wszelkie infekcje, wszelkie pochodne grypy przez imię Jezus. Wszelkie problemy z trawieniem ja przeklinam teraz. Przez imię Jezus. Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Ojcze, ja teraz dziękuję Ci, że ich ciała wracają do normy. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Alleluja. To imię.
Podchodźcie, ewangeliści, wy jeszcze z przodu stoją ludzie. Oddajemy cześć. Alleluja. Zaśpiewaj. Ciała, jesteście zdrowe. Ja proklamuję w te ciała moc zmartwychwstałego Chrystusa. W imię Jezus. Alleluja. Oddajemy cześć. Moc zmartwychwstałego Chrystusa. Ja proklamuję teraz. Moc zmartwychwstania. Moc zmartwychwstania. Moc zmartwychwstania w ciało. W ciało. W ciało. Moc zmartwychwstania w ciało. Moc zmartwychwstania w ciało. Moc zmartwychwstania w ciało. Moc zmartwychwstania w ciało. W ciało. Moc zmartwychwstania w ciało. Moc zmartwychwstania w ciało. Alleluja. Alleluja. Moc zmartwychwstania w ciało. Moc zmartwychwstania. Moc zmartwychwstania. Szabaneja lewej na nas. Ciała. Jesteście zdrowe. Ciała. Jesteście silne. Ja niweluję wszystkie skutki chorób. Ja niweluję wszystkie skutki chorób. W imieniu Jezusa. Wszelkie skutki chorób. Wszelkie skutki chorób. Ciała wracają do normy. Zaśpiewaj pieśń. Organizmy prawidłowo trawią. Odchodzą toksyny z organizmów teraz. Są wydalane na zewnątrz. Wszystkie toksyny z tkanek. W imieniu Jezusa. Wszelki stres odchodzi. Wszelki stres odchodzi. Wszelki stres odchodzi z tkanek teraz. Kortyzol, obniżasz się. Adrenalina, obniżasz się. Przez imię Jezus. Szapaka, jara, lara, la, padre, lejere, belenelery. Ja wzbudzam teraz dopaminę w mózgach ludzi. Wzbudzam dopaminę. Ja wzbudzam teraz. O, lokotorol, reras. Siła. Siła. Zdrowe ciała. Zdrowe ciała. Zdrowe ciała. Dużo nie przypokówiesz. On zbawieniem jest. On zmartwychwstał. On zmartwychwstał. Pokonał śmierć. Powiedz Jezu, Ty pokonałeś śmierć we mnie. Ty pokonałeś śmierć w moim ciele. Pokonałeś śmierć w mojej duszy. Proklamuj zmartwychwstanie. Pokonałeś śmierć w moim ciele. Śmierć nie ma prawa do mojego ciała. Śmierć nie ma prawa do mojej duszy. Módl się tym wyznaniem. Módl się. Alleluja. Jezus. Powiedz, jestem silny. Jestem zdrowy. Jestem mocny. Odporny. Duszą nie drży Boga. Nie stresuje się. To jest modlitwa. Módlcie się tak. To jest modlitwa wymianą krzyżową. Jestem mocny w ciele. Jestem silny w ciele. Nie łapię infekcji. To jest modlitwa. Powiedz, nigdy nie będę miał raka. Alleluja. Nigdy nie będę miał Alzheimera. Alleluja. Powiedz, to mi się nie przydarzy. Alleluja. Oro glory, lady, lady. Powiedz, będę żył przynajmniej 120 lat. Every day, Lord Jesus. Jak myślisz, taki jesteś. Aleluja. Boga mego, śpiewaj mu pieśń. Śpiewaj nową piosenkę mu. Głęboko w tobie.
To modlitwa wymianą krzyżową. Zaśpiewaj pieśń. Tak się módl. Do końca dni będę jak Jezus. To imię Jezus oddaję mu cześć. Zaśpiewaj pieśń. To modlitwa, modlitwa wiary. Moje światło nie zgaśnie. Zaśpiewaj pieśń. Będzie mnie oświecać i wydobywać się na zewnątrz. To imię Jezus oddaję. Moją wielkość pozna ten świat. Zaśpiewaj pieśń. Moją siłę zobaczy piekło. Tak się módl. Twoje imię. Módl się modlitwą zmartwychwstałego. Twoje imię wielkie jest. Duszą nie drży Boga wieść. On zbawieniem jest. Powiedz nie męczę się. Twoje imię wielkie. Powiedz nie męczę się. Duszą nie drży. Nie ustaje moja siła. Tak się módl. On zbawieniem jest. Nie używaj górnolotnych, dziwnych zwrotów. Twoje imię. Nie mów, Panie, będę Ci służył. Duszą nie drży. Nie mów tak. Boga wie. Daj spokój. On zbawieniem jest. Powiedz, będę zdrowy i silny. Będę mądry. Twoje imię wielkie. Jeszcze bardziej niż jestem. Duszą nie drży. W Boga wie. Zero górnolotnych słów. On zbawieniem jest. O kotorej! Powiedz, nie będą mi się psuły zepy. To wymiana krzyżowa. Módl się tak. Moja wątroba będzie zawsze zdrowa. Pobłogosław swoje ciało. Twoje imię wielkie jest. Módl się tak. Duszo nie drży, w Boga wie. Rozumiesz? On to zrobił dla Ciebie. On nie po to umarł i zmartwychwstał, żebyś szpanował przed Nim. Ostatniej rzeczy, której Bóg potrzebuje, to Twojego szpanu. Boga wiesz, On zbawieniem jest. Chciałabym, żebyśmy zwrócili na taką pewną rzecz uwagę, aby nie lekceważyć takich cichych szeptów od Ducha Świętego. W ostatnim czasie przeczytałam takie świadectwo, które na co dzień, graj Przemku, można zlekceważyć. Pewna kobieta w kościele wewnątrz siebie usłyszała, żeby modlić się, żeby uczyć się języka hiszpańskiego. Ale inne głosy codziennego w ogóle życia i prozy życia chciały to przygłuszyć. Za tydzień czasu w tym samym kościele podeszła do niej siostra i powiedziała do niej: mam takie wrażenie, że powinnaś się uczyć języka hiszpańskiego. Za kolejny tydzień znów przyszła do niej pewna osoba i powiedziała do niej: mam takie wrażenie, że powinnaś się uczyć języka hiszpańskiego. I coś wam chcę powiedzieć. Ona się zaczęła uczyć tego języka hiszpańskiego. I kiedy po roku czasu zakończyła pewną naukę, do ich kościoła przyjechała grupa 50-osobowa, Hiszpan. I właśnie ona była dla nich tłumaczem. Popatrzcie. Bardzo mnie to poruszyło. Bo to jest coś, co często my, jako wierzący ludzie, lekceważymy. Lekceważymy ten cichy szept, ten właśnie cichy szept. Ucz się, ucz się. Na skutek jej posłuszeństwa, posłuszeństwa temu, co dostała wewnątrz siebie, posłuszeństwa wewnętrznemu przekonaniu, wydarzyły się takie właśnie rzeczy. Amen. Amen. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że my mamy władzę i moc do tego, Ojcze, chęć i łaskę, aby okazać i okazywać każdego dnia posłuszeństwo temu,
co Ty wkładasz w nas. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że jesteśmy na to wrażliwi. My dziękujemy Tobie, że nasze uszy są odetkane. My dziękujemy Tobie, że my słyszymy właściwe słowa i że my okazujemy posłuszeństwo temu, co Ty wkładasz w nas. Boże, my dziękujemy Tobie za ten owoc w naszym życiu. Szako to roloro braj, siaka tara bra. Solo roro robase, katara baj, silo robase. Eneme kaler, eneme szanto loro nomasa. Sioro loro basika tara ba. Wywyższamy Twoje cudowne imię, Jezus. Twoje imię wielkie jest, duszą nie drży, w Boga wierz, On zbawieniem jest. Twoje imię wielkie jest, duszą nie drży, w Boga wierz, On zbawieniem jest. Twoje imię, Twoje imię wielkie jest, duszą nie drży, w Boga wierz, On zbawieniem jest. To imię Jezus, to imię Jezus, oddaj Jemu cześć, zaśpiewaj pieśń. To imię, oddaj Jemu cześć, zaśpiewaj pieśń. To imię, oddaj Jemu cześć, zaśpiewaj pieśń. Jezus Królem jest. Pełne majestatu imię, silne i potężne. Pełne majestatu imię, silne i potężne. Twoje imię, twoje imię wielkie jest, duszą nie.
zaśpiewaj pieśń. Jezus Królem jest. To imię Jezus, oddaj Mu cześć. Zaśpiewaj pieśń. Jezus Królem jest. O, 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 to imię Jezus, oddaj Mu cześć. Zaśpiewaj pieśń. Jezus Królem nie. Jezus Królem jest. To imię Jezus, oddaj Jemu cześć. Zaśpiewaj pieśń. Jezus Królem jest. O imię Jezus, oddaj Jemu cześć. Zaśpiewaj pieśń. Jezus Królem jest. Aleluja. Musicie coś rozumieć. Czas, w którym jesteśmy. Przypominam to po raz kolejny. Musicie to zrozumieć. Jak nie zrozumiecie tego, to będziecie zbaczać z drogi. Nie możesz mieć żadnego ciężaru na sobie. Rozumiesz, co ja mówię? Fizycznego i psychicznego. Nie możesz skupiać się na słuchaniu Ducha Świętego w innym celu teraz. To jest taki okres w Kościele. Słuchajcie tego, co ja mówię i nie odchodźcie od tego ani na centymetr. To nie jest czas na skupianie się na tym, co słyszymy w sprawach służby czy jakiegokolwiek innego działania dla Królestwa. Zaufajcie mi. To jest czas na pozbycie się wszelkiego ciężaru, bo to jest czas doświadczania łaski. Tym się zajmij. Czy ty rozumiesz, co ja mówię? To jest bardzo ważne. Nie proszę cię, żebyś zajmował się teraz objawieniami w sprawie twojej służby, twoich działań. Nie proszę cię o to. Zrozumcie, nurt służby jest w Kościele ustawiony. Jak ja was poproszę, żebyśmy szli w kierunku rozwoju służby, to ja was o to poproszę personalnie. I wtedy zrobimy napęd. Nie jest jeszcze czas napędu. Ty musisz być wolny od ciężarów najdrobniejszych, fizycznych i psychicznych. Rozumiesz? Wszelkich. Bo będziesz funkcjonował w samosprawiedliwości. Krótko powiedziawszy. Będziesz na coś chorował, a będziesz parł na służbę. A w twojej głowie będzie takie myślenie, że służba dla Królestwa jest ważniejsza. Tylko coś ci powiem. Jak będziesz chorował, to twoja służba dla Królestwa będzie 30%. Przypomnijcie sobie 300, kiedy garbaty człowiek przyszedł uzbrojony w zbroi, miał zbroję na sobie. Przyszedł do Leonidasa i powiedział, chcę walczyć. A Leonidas powiedział, nie możesz walczyć. Zabraniam ci walczyć. Nie nadajesz się, żeby walczyć. Jeżeli masz ciężar, posłuchaj. Jeżeli chodzisz w ciężarze, nie ochronisz mnie. Nie ochronisz nikogo. Jesteś niesprawny.
Jeśli będzie cię bolała głowa kilka dni pod rząd, nic mi z twoich objawień. Głowa, jeśli będzie cię tylko bolała. Nie żyjemy w epoce cierpiętnictwa. Zrozum mnie. Wycinaj z umysłu. Nie bój się wycinać z umysłu wszystko, co nie jest związane z twoim osobistym sukcesem. Teraz masz korzystać z łaski. Czy ty rozumiesz, co ja mówię? Korzystać z niej. Musisz z niej skorzystać. Masz być zdrowy fizycznie, silny fizycznie, niezestresowany. Masz być człowiekiem, który nie ma ciężarów psychicznych. Jeśli masz do kogoś żal, musisz mu teraz wybaczyć. I nie mów teraz sam do siebie, ja już mu wybaczyłem. Jeśli masz to nadal w głowie, to nic mi z twojego wybaczenia. Nic tobie i nic jemu. Nie zrobiłeś porządku psychicznego dalej z tym. I nie powtarzaj mi doktryny, że przebaczenie jest decyzją. Ja doskonale wiem, że to jest decyzja. Tylko, że te sprawy będą rozpatrywane w niebie. Mnie interesuje twoja sprawność tu na ziemi. Jak masz do kogoś mikrożal, nie będziesz sprawny w służbie. Nie mogę cię pchnąć dalej w służbę. Nie nadajesz się. Nie nadajesz się. Nie dlatego, że cię nie kocham czy nie szanuję. Nie nadajesz się. Nie przejdziesz. Rozumiesz? Nie stworzysz falangi. Nie ochronisz mnie swoją tarczą. Nie dasz rady tego zrobić. Możesz mieć dobre chęci. Nic mi z twoich chęci. To religia opiera się na dobrych chęciach. My jesteśmy ruchem pragmatycznym. Interesuje mnie, żebyś potrafił podnieść tarczę tak, żeby mnie ochronić. Interesuje mnie, żebyś potrafił podnieść tarczę tak, żeby samego siebie ochronić. Nic mi z objawień o służbie twojej. Słuchaj Świętego Ducha w temacie swojego zdrowia fizycznego i psychicznego teraz. Jak zaczniesz się opuszczać w służbie, lider cię pchnie. Jak tylko zobaczą liderzy, że jesteś w ogóle opuszczony, cię pchną. Nie przejmuj się tym. To nie jest czas na to, żebyś to robił w twojej głowie. Co ja teraz będę robił w służbie? Jak ja ją rozwinę? Bądź zdrowy. Żądam od ciebie, żebyś był zdrowy. Żądam od was zdrowia fizycznego. Żądam od was spokoju wewnętrznego. Żądam od was tego, żebyście nie byli zestresowani. Nie możecie być zestresowani. Nie może wywalać wam korków. Życie nie może wam zniszczyć. Codzienność nie może was niszczyć. Mąż, żona, dzieci nie mogą was niszczyć. Jak cię niszczy mąż, żona, dzieci, sprawy finansowe, to do czego ty się nadajesz w danej chwili? Cóż z tego, że ty masz wielką misję do spełnienia? Jesteś słaby, nie utrzymasz falangi. Rozumiesz? Za tym są marzenia, a dopiero za tym są objawienia w sprawie służby. Czy ty mnie rozumiesz? Najpierw jest twoje zdrowie fizyczne i komfort psychiczny. Potem jest realizacja marzeń, a potem są objawienia w sprawie służby. My nie potrzebujemy cierpiętników. Ruch przebudzeniowy to ruch ludzi łaski, nie ludzi, którzy na siłę przeciskają się przez dziurki od kluczy i obcierają swoje duchowe ciała do tego stopnia, że potem krwawią. Ale to nie ich krew sprawia. To Chrystus się wykrwawił. Nie możesz się wykrwawiać. Musisz być sprawny i silny. Sprawny i silny. Fizycznie i psychicznie. Rozumiesz? Nie przeduchawiaj życia. Nie możesz mieć infekcji. Nie możesz mieć stresu. Nie możesz mieć nadwagi. Nie możesz mieć anemii. Tego nie możesz mieć. Wtedy zdobędziemy w ogóle te rzeczy. Nie możesz wyglądać jak byle kto. Rozumiesz? Zadbaj teraz w duchu o siebie. Duch Święty cię tu prowadzi. To jest pierwsze prowadzenie Pana teraz. W tym czasie. Tu cię Pan prowadzi. Tu cię Pan prowadzi.
resztę zostaw. Zostaw. Zamknij pewne obszary teraz. Akujala bada rala rameda neda desawa. To jest tobie niepotrzebne teraz. Ilakota jarala ramada rabana hadinene praj. Musisz być swobodny, lekki. Lekki. Ola para la rala rabata rakada rede sewene menase. Aleluja. Jesteśmy zorganizowanym ruchem. Tu nic nie wyjdzie poza system, nie przejmuj się. Nie wyjdziesz na ulicę, to do ciebie lider zadzwoni i zapyta, co robisz w domu, powinieneś być na ulicy. Nie martw się tym. Zajmij się teraz korzystaniem z łaski. Nie możesz się niczego bać, rozumiesz? Niczego i nikogo. Nie mogą cię przerażać choroby. Nie mogą cię przerażać niemoce. Nie mogą cię przerażać świat polityczny. Gospodarka. Nic cię nie może przerażać. Wtedy będziesz skuteczny. Jedno twoje słowo będzie powalało demony. I jedno twoje słowo. Jedno twoje słowo. Tak mają ludzie wolni. Wolni. To stare przymierze jest przeciskanie się przez dziurki. Szapajala Hadis. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Tu się skup. Słyszysz Jego głos. Nie martw się, że coś przegapisz. Patrz równo. Aleluja. Jesteś jak czerwona strzała. Otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać człowiek. Powiedz do Boga, nie boję się niczego. Mam w Ciebie wielka burza. Święty. Nie boję się, że się pomylę. Nie boję się, że się zgubię. Wiem, że widać błyski, słychać człowiek. Wiem, że mam w Ciebie wielka burza. Odpuszczam każdemu. Odpuszczam każdemu. Wyobraź sobie tego człowieka, który cię teraz skrzywdził. Odpuszczaj mu teraz. Ale nie na zasadach decyzji. Zatańcz z nim. Weź go za rękę. Idź z nim na imprezę teraz. Zapłać jego pokój hotelowy. Haka joko doro doro lea. Kup mu coś. Idź z nim do jubilera. Aleluja. Idź swój drogę do jubilera. To jest wymiana krzyżowa. Szedera la habride leorinae. Na tronie syn człowieczy, jego oczy płoną. Bez spinki, bez spinki. Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Odpuść, odpuść mu. Odpuść mu do końca. Zatańcz z nim. Zatańcz. Widać błyski, słychać grzmoty. Jak ktoś cię zgwałcił, to zatańcz z tym gwałcicielem teraz. Poproś go do tańca. Poproś go. Widzę 7 lat. Poproś swoich złych rodziców do tańca. Tak jak myślisz, taki jesteś. Aleluja! Szybira, brida, lida, hura. Szklane morze zmieszane. Poproś do tańca tych, którzy cię oszukali w biznesie. Dyrektorów urzędów skarbowych zaproś! Zdejmij mi Artura z kolumny, bo ja się nie słyszę. Wywyższamy ciebie! Wiem, że otaczają cię istoty. Budź się! Widać błyski, słychać młody. Oto modlitwa! Modlitwa zmartwychwstania! Wiem, że otaczają cię istoty. Więcej! Wiem, że widać błyski, słychać młody. Wybacz żonie i mężowi! Wybacz dzieciom! Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać młody. Wiem, że trwa no właśnie! Wielka burza. Wszelki ciężar spada.
Wszelki ciężar spada. Ojciec jest, jest Ojciec. A Ty jesteś dziecko. Czuj się bezpiecznie w Jego obecności. To Tata. Widzę 7 lat, co święty szykuje. Może zmieszany. Na tronie Syn Człowieczy. Płoną, płoną. Wiem, że otaczają mnie istoty. Wiem, że widać. Uwielbiam Cię, Święty Duchu. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty. Widzę 7 lamp, co świętym ogniem płonie. Święty ogień. Może zmieszany. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną. Pożyczyłeś komuś pieniądze? Teraz powiedz, nie spodziewam się zwrotu tych pieniędzy. Powiedz, że nie spodziewasz się zwrotu, jak pożyczyłeś. Powiedz to teraz. Niech cała duchowa rzeczywistość to usłyszy. Powiedz, nie spodziewam się zwrotu pieniędzy, które pożyczyłem. Ciężar spada ze mnie teraz. Potrzyj teraz list dłużny. Potrzyj na drobne kawałki list dłużny. Tak jak Twój został podarty. Oto łaska i oto Ewangelia. Widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty. Widzę 7 lat, co świętym ogniem płoną. Szklany może zmieszany. Na tronie Syn Człowieczy. Widzę 7 lat. Szklany może zmieszany. Na tronie Syn Człowieczy. Widzę 7 lat. Szklane morze zmieszane. Święty dystans ja ogłaszam. Na tronie Syn Człowieczy. Nad każdym z ludzi. Święty dystans. Alleluja. Widzę 7 lat. Co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Przestań się spinać na przyszłość. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski. Wyobraź sobie, że masz dużą posesję. Wiem, że trwa wokół Ciebie. W jednej części stoi potężny dom. Wspaniały dom. Kilka samochodów wysokiej klasy przed nim. W drugiej części posesji stoi mały karton, taki akurat, żebyś tam wszedł. Jeden dzień mieszkasz tu, jeden tu. W dni parzyste tu, w nieparzyste tu. Wszystko na Twojej działce. Wyobraź sobie teraz. Halleluja! Jak uwielbiasz Boga w swoim pięknym salonie. A następnego dnia uwielbiasz Go w swoim kartonie. Halleluja! To Pawłowa Ewangelia. Widać błyski. Powiedz, Boże, biorę to. U Ciebie wielka burza. Ja to biorę. Ho! Nie martwcie się o przyszłość. Ona jest genialna. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa u Ciebie wielka burza. Święty. Widzę.
widzę 7 lat. Co świętym ognie płoną, szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę 7 lat, szklane morze zmieszane. Dystans, dystans, luz. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę 7 lat, w tym świętym ognie płoną, szklane morze zmieszane. Upodobało się Ojcu, dajcie królestwo. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną. Jesteś na swojej ziemi, nie musisz o nic zabiegać. Wiem, że otaczają cię. Nie musisz zabiegać o siebie. Wiem, że widać. Masz jak własności. Wiem, że drwa swoboda. Inaczej obiad będzie smakował. Wiem, że otaczają cię istoty. Inaczej będziesz przeżywał tą piękną wiosnę i lato. Wiem, że drwa bez spin ciebie wielka burza. W tym świętym ognie płoną, szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną. To twoje dziedzictwo, dziedzictwo twoje. Widzę 7 lat, w tym świętym ognie płoną, szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną. Szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy. Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Święty. Otaczają cię istoty. Tak uwielbiam. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Dziękuję za tą wolność. Wiem, że trwa w ciebie wielka burza. Że jesteś wolno do wciąży. Powiedz, tak będę chodził każdego dnia, Panie. Każdego dnia. A jak mi przyjdzie do głowy, żeby się martwić, to złamie diabłu kark. Wezmę silnych aniołów. Wiecznych wojowników Pana. Wiem, że i powiem, odsuńcie go ode mnie. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Święty. Wiem, że otaczają cię istoty. Halleluja. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Uwielbiaj go, uwielbiaj. Widzę. Siedem lamp w świętym ognie płoną, szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę 7 lamp, szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę 7 lamp, co świętym ogniem płoną, szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę 7 lamp, co świętym ogniem płoną, szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę 7 lat, szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy. Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza.
otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Widzę 7 lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną. Widzę 7 lamp, szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę 7 lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę 7 lamp, szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Siurululululu. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Santo, 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 santo. Widzę 7 lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną. Płoną, płoną. Widzę 7 lamp, szklane morze zmieszane. Za poraz na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną. Idzie do góry. Halleluja. Widzę 7 lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane. Silna rzeka. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy. Silna rzeka. Widzę 7 lamp. I przyniósł stoi na jej drodze. Szklane morze zmieszane. Silna rzeka. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną. Płoną, płoną. 7 lat, to nie wstrzymuj, nie wstrzymuj, nie płynie. Halleluja. Na tronie Syn Człowieczy. On powiedział, z wnętrza popłyną wody żywe. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty. Otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Widzę 7 lamp. Holy Bride Alive. Szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną. Widzę 7 lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, pod Twoją swobodę oddaję Mu chwałę. Widzę 7 lamp. 7 lamp. Szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną. Płoną, płoną. 7 lat, szklane morze zmieszane, na tronie Syn Człowieczy.
Jego oczy płoną, płoną, płoną. Wiem, że otaczają Cię istoty, wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Nawet jeżeli grzech, którego się dopuściłeś w życiu, doprowadził do tego, że dzisiaj ponosisz konsekwencje tego grzechu, to Słowo Boże obowiązuje tak samo Ciebie teraz, jak i osobę, która tego nie zrobiła. Nie będziecie kuszeni aż do krwi. Nawet jeśli popełniłeś grzech, którego konsekwencje dziś zbierasz, masz prawo przyjść do Boga, stanąć na tej obietnicy, powiedz: Boże mój, wiem, że nie będę kuszony aż do krwi. Wiem, że ponoszę konsekwencje tego grzechu i wiem, że nie mogę od tego uciec, bo jestem człowiekiem Twoim. Nie opuszczam posterunku, ale Boże, Ty powiedziałeś, że nie będę kuszony aż do krwi. Pomóż mi, Duchu Święty, z lekkością przechodzić w ogóle te konsekwencje. Pomóż mi z lekkością w tym być. Z lekkością. Kiedyś jeden stary recydywista w więzieniu powiedział do mnie tak: Małolat, pamiętaj, są dwa rodzaje więźniów. Jedni siedzą wyrok, który mają, a drudzy siedzą dwa razy tyle. Ci, co siedzą dwa razy tyle, to są ci, co ciągle myślą o swoim wyroku. Kiedy nie będziesz myślał, masz siedzieć dwa lata, to będą to dwa lata. Jak będziesz myślał, to siedzieć cztery. Dwa razy ciężej będzie ci się siedzieć. Dwa razy dłużej będzie doba dla ciebie trwała. Rozumiesz? Ja sobie pomyślałem tak: nie, to chcę odsiedzieć tylko tyle, co mi dał sąd. I już zanim się narodziłem z Bożego Ducha, już się uczyłem, wiesz czego? Olewać konsekwencje, w których się znalazłem. Rozumiesz? Nie na zasadach, że teraz ja będę zakłamywał. To nie! Tego się nie zakłamuje. Tak. Wlazłem w coś, takie jest życie, ciągnie się taka konsekwencja za mną, ale mam prawo do Bożych obietnic, jak każdy Boży człowiek. Mam prawo stanąć na obietnicy i powiedzieć: Boże, obiecałeś, że nie będę kuszony aż do krwi. Ja nie muszę, Panie Boże, tutaj siedzieć i cierpieć, bo Ty umarłeś za ten grzech i poniosłeś na sobie konsekwencję, którą ja teraz mam. Boże, ja domagam się łaski dla mnie. Chcę to lekko przejść. Szakatere, labene, syba. Pole minowe można lekko przejść. Ból nie będzie taki jak u innych. Ludzie myślą, że ci, którzy zostali męczennikami, czy się o nich myśli: Boże, jak to było, że oni tam wisieli na tych krzyżach, mieli wbite te gwoździe. A kiedyś ci przyszło do głowy w ogóle, że jeżeli ktoś się zdecydował na męczeństwo i mu wbijali te gwoździe, to Duch Święty mógł mu zamrozić układ nerwowy? Myślałeś kiedyś o tym? Myślałeś w ogóle kiedyś o tym, że można wisieć na krzyżu i śpiewać pieśni? Myślałeś kiedyś o tym? Chodzi o to, żeby zdecydować się, że cię rozszarpią lwy. Ale skąd ty wiesz, czy to, jak ich rozszarpywały lwy, to nie było dla nich głaskanie kotka? Skąd ty to możesz wiedzieć? Nie wiesz tego. Tylko wiesz to z perspektywy samosprawiedliwości. To musiało boleć. A skąd ty wiesz? Wiesz, kogo musiało boleć? Jezusa z Nazaretu! Jego musiało boleć. Oto prawo pańskie. On był do tego przeznaczony, żeby go bolało. On był przeznaczony, żeby cierpieć i umrzeć. On mówi: Syn Człowieczy musi cierpieć i umrzeć. Oto prawo pańskie. Syn Człowieczy miał cierpieć i umrzeć. Dlaczego? Żeby inni nie musieli cierpieć i umierać. Ci, którzy przyjęli Jego jako Pana i Zbawiciela. Nie gloryfikuj diabła. Nie ustawiaj tego jako, kurczę, rzeczy tragicznej. Tak, ponoszę konsekwencje, ale nie musisz cierpieć, ponosząc te konsekwencje. Nie musisz, bo nie będziesz kuszony aż do krwi. Uwierz w obietnicę. Nie bądź samosprawiedliwy. Nie muszę to wytrzymać. Nie musisz nic wytrzymywać. Możesz przyjść do Twojego Boga, powołać się na niezasłużoną ofiarę Jezusa i sięgnąć po łaskę. Masz do tego prawo. Boże, spraw, aby te problemy finansowe nie były dla mnie ciężkie. Halleluja. Ja ich nie obejdę, Boże, ale one nie mogą być dla mnie ciężkie, bo nie będę kuszony aż do krwi. Halleluja. Nie będę kuszony. Więc Boże, ja staję na ofierze Jezusa. Ja nie zacznę kraść, dlatego że mam problemy finansowe. Módl się, jak w przypowieściach Salomona jest napisane. Boże, spraw, abym nie musiał kraść. Halleluja. Bóg Ci pomoże nie kraść. Bóg Ci nie pomoże nie mordować. Bóg Ci w tym pomoże. Dlatego, że takie jest prawo krzyża. Oto prawo krzyża.
że układy nerwowe mogą być zamrożone. Halleluja, że to jest możliwe, że będą cię cieli na kawałki, a ty będziesz myślał, że to jest stek. Rozumiesz? Oto wymiana krzyżowa. I nie narzekaj, tylko dziękuj. Dzięki czynieniem zrobisz więcej niż narzekaniem i spinaniem się, ale trudno. Pamiętaj, tylko Jezusowi było trudno. To jedyny kozak na ziemi. Jedyny kozak na ziemi. Nie musisz kozaczyć. Nie musisz. Możesz się gładko położyć na wodzie i leżeć. Rozumiesz? Tylko ci, co walczą z wodą, nie mogą tego zrobić. Mój ojciec był ratownikiem, pływał świetnie, ważył 100 kg, kładł się na wodzie, leciutko sobie poruszał palcami. Wiesz czemu? Nie walczył z wodą. Świetnie pływał, nie walczył z wodą. Z wodą się nie walczy, bo jeszcze nikt nie wygrał. Rozumiesz? I on tutaj mówił, poddaj się tej wodzie, poddaj się. Ja nie rozumiem, co on mi mówi. Co to jest poddać się wodzie? Kładłem się na plecach i wiecie, co robiłem? Natychmiast się topiłem. Bałem się, że się zanurzę i się napiję wody. A on, ja byłem dzieciak wtedy, a on ważył ode mnie 60 ileś kilo więcej, kładł się i leżał na tej wodzie. Ja mówię, nie no, niemożliwe. Możliwe, nie walczył. Ci, którzy walczą, cierpią, bo nie stają na obietnicy. Wojna jest wygrana. Ofiara została zapłacona. Grób jest pusty. Głosimy tę Ewangelię do ludzi. A wielokrotnie sami dokonujemy codziennych walk. Muszę to poszerzyć, muszę tamto zrobić. Nic nie musisz. Rozumiesz? Nie wiem, czy ty mnie rozumiesz. Nic nie musisz. Nic. Nic nie musisz udowodnić sobie, Bogu i innym ludziom. Chcesz być skutecznym sługą Pańskim? To płyń! Wyluzuj. Sami przyjdą, chwytą twojego płaszcza i powiedzą, powiedz coś do nas, bo Pan jest z tobą, powiedz coś do nas. Taka jest obietnica, chwycą się płaszcza, powiedz, Boże, niech chwytają się moich spodni, niech chwytają się moje kurtki, niech na ulicy moja osoba wzbudza potężny zachwyt, halleluja. Ale musisz być zdrowy, musisz być silny, musisz być spokojny, musisz być wyluzowany, musisz rzucić z siebie ciężary. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Idźcie, ofiara spełniona. Taka jest prawo Boże. Ofiara została spełniona. Hakotara labakata. Ofiara została spełniona. Sheteleko torolore made nahebane lai. Patrz w duchu. W duchu, to znaczy trzymaj się prawdy, patrz w duchu. Nie spinaj się, diabeł niech się spina, niech ma depresję. On jest obsesyjny, to paranoik. Ty jesteś zdrowy dzięki Jezusowi. Módl się wymianą krzyżową. Ja jestem silny dzięki Jezusowi. Halleluja! Niczego mi nie brakuje, bo mój Jezus za mnie pracuje. Niczego mi nie będzie brakować, bo mój Jezus nie będzie się dekował. Bo Jezus ze mną i któż przeciwko mnie? Ha, 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 he, 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 he. Ucz się żyć na luzie. On umarł i zmartwychwstał. Przecież urzędy skarbowe nie mogą cię zniszczyć. ZUS-y nie mogą cię zniszczyć. Ludzie nie mogą cię zniszczyć. Nikt nie może cię zniszczyć. Jeśli Bóg z tobą, to któż przeciwko tobie? Nawet ty nie możesz być przeciwko tobie. Wierzysz to? Wierzysz, że nie musisz być swoim własnym wrogiem? Zrozum to. Ofiara została spełniona. Halleluja. Twój organizm nie musi być twoim wrogiem. Rozumiesz? Nie musisz w ogóle mieć chorób immunologicznych. Twój organizm nie musi walczyć w sobie. Nie musi walczyć. Ja wczoraj oglądałem taki film Dziewczyna Influencera. Obejrzyjcie ten film. Dziewczyna Influencera. Jak ludzie... Nowy film to jest. Jak ludzie... walczą o popularność.
zażynają się. Ale wiecie, tam dochodzi do czegoś. Dochodzi do tego, że ci ludzie, w ogóle w filmie świetnie zrobiono, oni w ogóle wszyscy cierpią, wszyscy. Obejrzyjcie, nie będę wam spoilerował. Chodzi o to, że oni cierpią. Robią różne rzeczy. Wiecie, co robią? Spinają się. Żeby być chcianymi, lubianymi. Rozumiecie? Kradną, puszczają się, żeby być lubianymi. Rozumiesz? A ty nie potrzebujesz być lubiany, bo ty jesteś lubiany. Bóg cię polubił. Ciesz się z tego. Naucz się żyć życiem uwielbienia. To nie jest chodzenie i śpiewanie piosenek pod nosem codziennie. To nie chodzi o to. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być posłusznym Słowu i cieszyć się z Boga. I cieszyć się z siebie. Każdego dnia być zadowolonym. I nie pozwalać, żeby cokolwiek w twoim życiu stanęło ci na drodze. Jak cię coś zakłuje w ciele, to wiesz, co masz prawo powiedzieć. Ciało, ty nie masz prawa mnie kłuć w ogóle. Jezus został ukuty gwoździem za to. Jego ukuli gwoździami. Co ty mnie kłujesz tutaj? Nie masz prawa do tego, żeby mnie kłuć. Jak mnie kłujesz? No musi odejść. Ważne, czy będziesz myślał w ten sposób, że to na Niego wszystko spadło. Halleluja. Najtrudniejsza sytuacja życiowa, jaka ci się przydarzyła, czy przydarzy w życiu, ona zawsze ma dobry koniec. O, rozumiesz? To jest fenomen chrześcijaństwa. Dlatego służę Bogu tyle lat. Służę Mu z wdzięczności, nie z przymusu. Opamiętałem się. 6 lat temu doznałem, proszę Ciebie, katarsis. Rozumiesz? Zrozumiałem dogłębnie, czym jest nowe przymierze. Nowe przymierze. Oto jestem z wami, on powiedział. Po wszystkie dni nie zostawię was i nie opuszczę. To są obietnice Jego. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Idźcie, zanurzajcie ich we mnie. Żeby mieli tak samo jak wy. Ale jak będziesz spięty, zbolały, załamany, oczekujący na silne objawienia, uzależniony od tego, czy wokół ciebie będzie super atmosfera, czy pojawi się konferencja, czy pojawi się jakieś namaszczenie zewnętrzne. Rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, czym... Zrozum bardzo ważną rzecz, coś ci teraz powiem. Zewnętrzne namaszczenie, poszukiwanie zewnętrznego namaszczenia, to nic innego, tak? Jak poszukiwanie regulacji swoich emocji. Rozumiesz, co to znaczy? To samo, co alkoholizm, narkomania, zakupomania i inna mania. Obżarstwo. Powiedziała w przyszłości szczupła Joanna. Halleluja! Bo to jest dobre słowo. Zrozumcie, to jest taka mania. Ja dawno temu zrozumiałem, że to nie o to chodzi, żeby mnie z zewnątrz coś dotykało. Chodzi o to, żebym od wewnątrz doprowadził do tego, żeby żyć w ustawicznym stanie dotyku. Rozumiesz? I na tym się trzeba skupić. Bo jesteś szczęśliwy mimo. Wiesz, że jesteś szczęśliwy w środku, jesteś szczęśliwy. Wydobądź to z siebie. Wydobądź to z siebie. Zadbaj o siebie. Jesteś świątynią pańską, polisz swoje wieżyce, obejrzyj swoje mury, sprawdź, czy nie ma pęknięć, cały czas oglądaj to. Nie patrz, co mam robić, co mam dziury zalep. Ezechiel latał, co mam robić, żeby dziury zalep. Zalep dziury, skąd mam wziąć? Domy rozbiorę, niech rozbiorą, niech zalepią, ważne, żeby dziury były zalepione. Ale nie będziemy mieli domów, to się zbuduje, ja mam Pan! I ja wam pokażę budulec na te domy. Na razie rozbierz dom, dziurę zalep. Żeby mur w moim mieście był cały. Bo świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska jesteś. To jego oczko w głowie, świątynia pańska. Jego oczko w głowie. To on jest fanatykiem tej świątyni. Podziel jego fanatyzm. Wiecie, znaczy błogosławić kogoś, to znaczy przyklęknąć przed nim na jedno kolano i mu się skłonić, powiedziawszy do niego: przyjmij to, co mam dla ciebie. To jest definicja hebrajska. Błogosławić. Bóg się ukłonił przed tobą. Napisałem artykuł w ogóle o tym, że Bóg się modlił do Jezusa, myślałem, że mnie zabiją. Ja mówię, takie słowo. Oto słowo pańskie. Bóg się modlił do Jezusa.
List do Hebrajczyków, jak w U jest napisane. Rozumiesz? Bóg go nazywał Bogiem. Tak a propos, jak Świadkowie Jehowy będą z wami rozmawiać. Gdzie to jest napisane? Tam. Jahwe powiedział Jahwe. Proszę was, wykorzystajcie ten czas. To jest duchowy czas. To nie jest czas na inne sprawy. Zaraz będzie inny czas znowu. Żyjemy eonami duchowymi. Perspektywa prorocza pokazuje to, żeby się nie pomylić. Żeby nie inwestować wtedy, kiedy trzeba oszczędzać i nie oszczędzać wtedy, kiedy trzeba inwestować. Rozumiecie? Kiedy jest czas walki, to jest czas walki. Spina się pośladki i się walczy, ale i tak to jest wszystko robione na luzie. Ale jest czas walki. A teraz jest czas korzystania z łaski. To cię nie rozlezie, gwarantuję ci to. Cały czas informuję liderów, jak mają wszyscy to spinać. Zresztą oni doskonale to wiedzą. Nic się nam nie rozlezie. Służba nam się nie rozlezie. Cały czas będziemy pchali ludzi do służby, na ulicę, do ewangelizowania, uzdrawiania, uwalniania. Non-stop. Bo jesteśmy ruchem apostolskim, ale musimy dbać o siebie, ludzie. Nie może być tak, że wracasz z nabożeństwa do domu, rozumiesz, o co chodzi, a w domu jest Kongo. Bo z żoną ze sobą nie rozmawiacie, proszę ciebie, albo macie inne dylematy. Rozumiesz? Albo dzieci, albo śmieci, albo coś innego. Jak chcesz żyć? Albo cię boli głowa 3 miesiące. Jak żyć? Na własnej skórze się tego nauczyłem, że to jest grzech. Tak żyć. Na siłę, na siłę, na siłę, na siłę. Dam radę, dam radę, dam radę, dam radę. Boże, jesteś ze mną? A Bóg mówi, o czym mówisz? Boże, Boże, no bo czy jesteś ze mną? Ale w jakiej sprawie? No w tej. No przecież świetnie dajesz radę. Po co ci ja, Bóg? To kiedy przyjdziesz, Panie? Jak skapitulujesz? Wyluzuj, wyluzuj. Naprawdę, oto słowo Boga na dzisiaj. Nie bójcie się tego. Nie bójcie się być niezestresowanymi ludźmi. Nie bójcie się tego. Bo to spowoduje jedynie wasze podniesienie wyżej. Zobaczycie to.